jutro przewodniczący Komisji Weneckiej spotka się z panem prezydentem Dudą. Co usłyszy od prezydenta? Czy mniej więcej to samo, co pani premier Szydło mówiła w Strasburgu, czy są jakieś nowe informacje, coś innego padnie na tym spotkaniu? To będzie kurtuazyjne spotkanie. Delegacja Komisji Weneckiej spotyka się z wieloma osobami, z przedstawicielami polskich władz. Myślę, że pan przewodniczący Bukwiecki usłyszy przede wszystkim to, co zarówno pan prezydent Duda, jak i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili do tej pory o tym, co się wydarzyło w kontekście wyboru nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, że zarzuty o to, że konstytucja została złamana, że prawo zostało naruszone, nie są prawdziwe i spodziewam się, że takie właśnie argumenty, taką właśnie wykładnię usłyszy pan przewodniczący. Myśli pan, że to spotkanie zamknie sprawę Polski w Komisji Europejskiej? No, trudno mi powiedzieć. Pamiętajmy, że Komisja Wenecka oceni oczywiście całą sytuację i wyda swoje oświadczenie, które, jak wiemy, nie jest wiążące. To są rekomendacje, które nie obowiązują formalnie, natomiast oczywiście należy je wziąć pod uwagę, bo jest to niewątpliwie poważna instytucja. Musimy poczekać, powstrzymując się przed wszelkimi komentarzami, musimy po prostu poczekać na decyzję Komisji Weneckiej. Mam nadzieję, że to spotkanie i ta wizyta sprawi, że te argumenty zarówno prezydenta, jak i większości parlamentarnej będą docenione i zrozumiane.